Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że tym razem się udało. Jakiś problem techniczny, pierwszy raz taki się przydarzył, ale nie byłem w stanie rozpocząć transmisji pomimo trzech prób. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam Was za to spóźnienie. To jakiś bardzo dziwny problem techniczny, który przez tyle miesięcy się nie przydarzył. Nie byłem w stanie przez 3 razy rozpocząć transmisji. 3 razy próbowałem i zmieniłem telefon na telefon Darii. Być może o to chodziło. Z telefonu Darii wszystko zadziałało. Dzień dobry. Najprawdopodobniej zawinił mój sprzęt. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Witam serdecznie i cieszę się, że się udało. Przepraszam, że musieliście tyle czekać. Ale zupełnie zgłupiałem i zdębiałem, bo nie wiedziałem, dlaczego to po prostu nie działa. Zadziałało już ponad 600 razy, bo tyle transmisji było i tym razem coś się zacięło, ale cieszę się, że się udało w ten sposób. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie Was witam. Najprawdopodobniej zepsuł mi się telefon, albo nie wiem, co będę się nad tym zastanawiał później. Póki co dobrze, że się udało spotkać, bo już się bałem, że Facebook jakoś coś się popsuł i dlatego nie uda się nam dzisiaj spotkać. Ale na szczęście Facebook działa. Dzień dobry, cieszę się, że byliście cierpliwi. Temat wdzięczny, więc było na co czekać. Moi drodzy, zatem nie będę za dużo już gadał. Zapraszam na wspólne rysowanie i rysowanie trzema kredkami. Na szybkie szkice zwierzaków. Będą ptaki, będzie jeszcze kilka innych zwierząt. Zaczniemy sobie od tej oto sikorki. Bo zwierzaki to doskonały temat do szkiców. Ja myślę, że nawet na kilka razy być może takiego zwierzaczka naszkicuję. Lubię zacząć od kawałka węgla. Kawałek węgla drzewnego, puścić go na papier. I słuchajcie, to co jest ważne, to szybki ruch ręki, tak żebyśmy złapali punkty skrajne, czyli na przykład tamto wystawione skrzydełko, gdzieś to skrzydełko tam w tyle, gdzieś głowa. Postarajcie się rysować, rozcierać nawet nieco rysunek, rysować szybko, swobodnie. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. W końcu się udało. Wykorzystujemy przypadek w rysunku, roztarcia polecam, starcia. Spróbujcie gdzieś tą główkę zaznaczyć, przetrzeć. Później dodamy jedno pociągnięcie, na przykład sangwiną. W takim szybkim szkicowaniu wszystko powstaje trochę na żywo, rozgrywa się na naszych oczach. Zachęcam dzisiaj do sporej ilości roztarć, przetarć. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Ja też się zmartwiłem, bo 3 razy uruchamiałem transmisję i 3 razy się to nie udało. Najprawdopodobniej coś zawiesiło się po prostu w moim telefonie, aczkolwiek nic na to nie wskazywało. Bo zdarzyło się to pierwszy raz od 600 transmisji, no ale musiał być kiedyś ten pierwszy raz. Zatem kilka takich śladów, i teraz proponuję już chwycić w dłoń białą kredkę. I dodamy światło właśnie tą białą kredką. Też bardzo swobodną linią. Postarajcie się bardzo, bardzo na luzie w ten sposób. Pamiętajcie, że przypadek w tym tygodniu jest naszym najważniejszym hasłem i staramy się go wywołać. Staramy się zachować to, co ten przypadek dobrego wniesie do rysunku, a ewentualnie zmieniać to, co niekoniecznie dobre będzie. I to, co jest bardzo ważne, trzeba też rozgrzać się przy takim szkicowaniu, rozruszać rękę. Dlatego ja wiem, że ten
z natury, z reguły ten pierwszy szkic nie jest czasami taki dobry, bo jeszcze dłoń mamy nierozgrzaną, nierozruszaną. Nie weszliśmy w taki pewien dobry stan potrzebny do rysowania. Trzeba dosłownie wyczuć trochę papier. Przede wszystkim natomiast będziemy się starać rysować z wykorzystaniem tego, co się samo narysuje. Tego, co nam przypadek przyniesie dobrego. Zachęcam Was do przykładania węgla bokiem, go boczną krawędzią, do odrywania ręki, do takiego tańca ręki na papierze. Zobaczycie, że to po prostu się sprawdza. Do przetarć też zachęcam wielu. Proponuję, żebyśmy nanieśli trochę białej kredy na skrzydło. Możemy ją przetrzeć nawet dosyć intensywnie palcem. Zobaczymy, co się stanie. Może powstanie jakiś nawet efekt ruchu tego skrzydła. Szukamy. To jest zawsze szukanie, to jest zawsze wyprawa trochę w nieznane. Teraz można na przykład gumką będzie po tym... Kłaniam się. Dzień dobry Jasiu, dzień dobry Pani Moniko. Bardzo mi miło. Możemy teraz gumką na przykład wymazać kilka takich piórek. Wymazywanie jako takie sprzyja też przypadkowi w szkicu. Gałązka owocki. O, nie ta kredka. Zawsze po tym szybszym, bardziej dynamicznym etapie można dodać kilka kresek, które to, co wyszło przypadkiem, jakoś zaprzęgną do rysunku. Dzień dobry, dzisiaj suche pastele i węgiel. Suche pastele lub sepia i sangwina oraz węgiel. Dlatego bardzo polecam Wam, żeby ten pierwszy etap rysunku był bardzo spontaniczny, bardzo odważny i dynamiczny. Jak coś nie wyjdzie zupełnie, to trudno, no to się zaczyna raz jeszcze. Natomiast najczęściej wychodzi, jeżeli rysujemy bardzo odważnie i bardzo szybko. I tak, na zmianę biała kredka, węgiel, sangwina.
I takie jest właśnie znaczenie przypadków w rysunku, w szkicu. To przypadek daje nam materiał, daje nam taką bazę, z którą później możemy pracować i troszkę ją jeszcze kształtować już swobodnie, spokojniej. Kiedy będą akryle? Pyta Olga. Akryle będą w piątek. W piątek będą akryle. Zapraszam serdecznie. Właśnie ten gest, ta dynamika, jak szabelką po papierze, to jest to, o co chodzi, co jest wskazane, co Wam bardzo polecam. Szybkie poprawki. Nie obawiajcie się czegoś zmienić, poprawić, przesunąć. To jest jak taka materia, takie ciasto, które trzeba kształtować i reagować na to, co się dzieje przede wszystkim. Dla równowagi w kompozycji możemy na dole kilka owocków jeszcze pokazać, gdzieś puścić na nich światełko. Od góry, proszę bardzo, takimi jaśniejszymi liniami. Witam serdecznie panią Jolantę. Moi drodzy, pokażę jeszcze jeden sposób. Zaraz zaczniemy kolejnego zwierzaka, ale tak jak Wam wspominałem, chcę, żebyście widzieli, że naprawdę wiele zależy od przypadku. Bardzo lubię przyłożyć kredkę w ten sposób do papieru i zacząć nią kręcić po papierze. Dzień dobry Pani Jolanto, dzień dobry. To może nie jest takie łatwe przyłożenie kredki, bo nie do końca widzimy, co się dzieje, ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby działo się trochę samo. Spróbujcie bardzo, bardzo rozluźnić rękę, pozwolić sobie na takie zupełnie niczym nieskrępowane wędrowanie ręką po papierze. Zobaczycie, jaka jest różnica, jak się rysuje, kiedy ta ręka zupełnie swobodnie po papierze się przesuwa. I zachęcam Was do kilku podejść, do kilku wersji. Zobaczcie, ten szkic powstał 10 razy szybciej od poprzedniego, ale czy jest w czymś gorszy? Myślę, że nie. Myślę, że jest nawet lepszy. Tak jak Wam mówiłem, trzeba się rozruszać. A zielona gumka jest potrzebna. Możemy użyć zwykłej.
ta gumka w zasadzie jest zwykłą gumką, ale o dosyć niezwykłych możliwościach. To jest bardzo dobra gumka, moim zdaniem jedna z najlepszych do ołówka, do węgla. Milan Artist 520 zielona. Super gumka, taka, która nie brudzi rysunku. Bardzo, bardzo ją polecam. Zobaczcie, wszelkie przetarcia. I gotowe. I takich szkiców. No, dziękuję bardzo, Amelko, za pozdrowienia dla mnie, dla Darii, Poli i Grafita. Pozdrawiamy cię serdecznie wszyscy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Takie szybkie szkice można robić jeden za drugim. Naprawdę niemalże masowo i polecam to, bo wtedy odkrywamy, na jak wiele różnych sposobów można taki rysunek poprowadzić. Można taki szkic wykonać. Dobrze, zatem drugi zwierzak, bo powiedziałem, że będzie kilka zwierzaków dzisiaj. Zwierzaku kolejny, proszę bardzo, lisek. Liska nie mogło braknąć, bo przecież kolory idealne do dzisiejszego repertuaru kolorów. Czasami zaczynaliśmy rysowanie lisa, bo już nieraz go rysowaliśmy od konstruowania, od okręgów i tak dalej. Ale ja was zachęcę dzisiaj do tego, żebyście położyli węgiel na papierze i zaczęli esowato przesuwać go po powierzchni papieru. I będziemy czekać, aż lisek sam wywoła się z naszego papieru. Dzień dobry, witam panią Iwono, witam panią Elżbietę w Bydgoszczy Śnieżnej, jak się domyślam, i pozdrawiam. Będziemy czytać z tego, co powstaje na papierze, z tych śladów, roztarć, i zobaczycie, że za chwilkę dostaniecie podpowiedź na waszej kartce do tego, żeby liska zobaczyć, znaleźć. Przesuwajcie kredkę, możemy zmienić kredkę na brązową. Plus jest jeszcze taki, że dostaniemy bardzo, bardzo miękki efekt takiego futerka, ale przede wszystkim wykorzystamy dużo, dużo przypadków w tym szkicu, bo przypadek w tym tygodniu najważniejszy. Możecie postawić mocniej trochę kreskę. Pamiętacie rysunki jaskiniowe z Altamir albo Vlasco? One były tworzone w tych kolorach i mam wrażenie z podobną pasją, z podobnym wyczuciem, wręcz z dotykaniem, głaskaniem powierzchni skały tam, a nie papieru, ale zobaczcie, że ten lisek zaczyna się tutaj pojawiać. Możemy teraz... Dzień dobry, Agato. Ja też byłem zaniepokojony, jak transmisja nie startowała o 10, bo trzy razy próbowałem, aż w końcu powiedziałem do Darii, słuchaj, daj twój telefon, może z moim coś jest nie tak. I chyba to była przyczyna. Ale sprawdzałem, bo ja tam muszę dużo ustawień różnych zrobić i podejrzewałem, że po prostu coś źle ustawiłem. Ale nie, no, te ustawienia robiłem już ponad 600 razy, więc obudzony o drugiej albo trzeciej nad ranem wiedziałbym, co nacisnąć, więc to była jakaś inna przyczyna. Zobaczcie, i tak naprawdę tu niewiele jest tego liska, ale teraz wystarczy dodać, zasugerować jakiś szczegół pyszczka, na przykład bielą. Coś tu zaraz jeszcze dodamy, żeby liskowi nie było smutno, żeby mu nie brakowało tej tylnej łapki, proszę bardzo. Możemy ją zrobić dla odmiany konturem, tak bardzo lekko. Pojedyncze pociągnięcia, zobaczcie. Taki ślad węglem
No i co? I teraz by się przydały oczka. Takie szkicowanie z wykorzystaniem przypadku jest jak rodzaj gry, którą prowadzimy z rysunkiem. I my tak cały czas coś sugerujemy, ale nie za bardzo. Coś pokazujemy, ale nie za wiele. Jak już wydaje się, że coś na serio się zacznie, to warto wtedy troszkę przerwać. A zwierzaki są bardzo wdzięczne do takich właśnie szkiców. Chyba za duże ucho zrobiłem Liskowi jedno. Pozdrawiam serdecznie panią Danutę z Łodzi, pozdrawiam panią Olgę. Bardzo mi miło. Dzień dobry pani Kingo, dzień dobry Kingo. Pozdrawiam cię w Tarnowie. Ciemniejszy brąz się przyda na pyszczku. Ale może spróbujemy go nanieść palcem, na przykład nanieść gdzieś tam na nosku i rozetrzeć trochę w górę. Zobaczcie, jak takie roztarcia nie do końca kontrolowane fajnie potrafią zadziałać i dobrze zrobić. Nosek oczywiście czarniuchny. Możemy trochę przyciemnić jeszcze kitę liska. Na końcu ja dodam tą białą końcówkę. Ten lisk wprawdzie jej chyba nie ma, a może ma białą, tylko na śniegu nie widać. No i pamiętajmy, że przecież nie tylko lis, ale też tło za nim możemy wykorzystać do tego, żeby lisa takim tłem wywołać, pokazać na papierze. Zobaczcie, jeżeli ja teraz zacznę wprowadzać gdzieś tam biały pas. To on znowu metodą przypadku, trochę metodą sugestii, wywoła grubość łapek. Na przykład w ten sposób. Dwie plamki i roztarcie. Zatem to jest taki przypadek połączony z sugerowaniem cały czas. I sugerowanie w szkicu jest bardzo, bardzo dobre i bardzo ważne i potrzebne, żeby nie pokazywać wszystkiego dosłownie, żeby nie poprawiać tak za wszelką cenę każdego fragmentu, żeby był taki perfekcyjny i dopowiedziany, jakby się nam wydawało, że powinien być. Możemy tę biel przecież teraz rozetrzeć gdzieś w dół, ale nie musimy. Robię to bardziej z ciekawości. No właśnie, i ciekawość tego, co się stanie. To jest kolejny bardzo ważny element, który pomaga nam w wywoływaniu przypadku. I warto go wprowadzać. Jeżeli ktoś chce, to można
pobawić się liniami, przetaczając dosłownie kredkę, ja kręcę węglem w palcach i gdzieś tam te gałązki za lisem można w ten sposób pokazać. Ale znowu jest to bardzo przypadkowe, spontaniczne działanie. To jeszcze jedno podejście do liska, żeby przekonać się, czy wyjdzie inaczej, czy wyjdzie ciekawiej. Teraz na przykład za pomocą kreski i kredki. Zobaczcie, to jest metoda, którą bardzo, bardzo Wam polecam. Ona polega na tym, że właściwie bardziej patrzymy na to, co rysujemy, co jest zdjęciem albo co na żywo przed nami leży. I spróbujcie w tej technice nie odrywać kredki od papieru. Teraz można wziąć czarną kredkę. Rysuję na papierze makulaturowym chyba Happy Color, ale nawet nie wiem, bo on już nie ma okładki, ten blok. Ale właściwie większość takich papierów makulaturowych zachowuje się bardzo podobnie. Zobaczcie, zupełnie inne podejście linią. O, bardzo serdecznie pozdrawiam panią Meg i serdecznie pozdrawiam 7-letniego synka. Bardzo się cieszę, że mogłem zaciekawić młodego artystę rysunkiem. Zobaczcie, teraz można wziąć białą kredkę i powtórzyć, na przykład kręcąc kółka, zawiasy. Zobaczcie, na ile różnych sposobów niezwykłych można jeden i ten sam temat zinterpretować. Przedziwny lisek wychodzi, taki troszkę barankowy, ale czemu nie? Traktujcie szkicowanie i rysowanie jak wielką, wielką zabawę. Zobaczycie, ile wtedy dobrego z tego wynika. Możemy gdzieś na przykład akcent na pyszczku wprowadzić. Możemy zawsze gdzieś trochę precyzyjniej teraz dodać oczko. Może je minimalnie wyżej przesunę. Jedno, drugie. Pamiętacie te czasy, kiedy zawsze rysowanie było zabawą, jak byliśmy dziećmi? To wtedy braliśmy kredki i hurra, narysujemy liska, będzie super. I rysowaliśmy liska, nie przejmując się, jak ten lisek wychodzi, jak wygląda. No i właśnie tak robimy dzisiaj. Dużo, dużo frajdy z rysowania, dużo prób, eksperymentów i w tym wszystkim przypadek. Im chętniej wykorzystujemy przypadek w naszych rysunkach, tym lepiej. A może śnieg tym razem też zrobimy taki dziwaczny. To nie musi być brązowy papier, może być i szary. Tylko na białym na przykład papierze no nie będzie widać białej kredki, więc ogólnie lepszy jest papier trochę ciemniejszy. Zobaczcie, przecież możemy tą bielą polecieć gdzieś tam za liskiem hen do góry. Tak jakby to mróz malował. Dużo, dużo zawiasów
Mam wrażenie, że często za szybko oceniamy, co nam wychodzi i dochodzimy do wniosku, że to się nie uda. Może lepiej zacząć raz jeszcze, albo w ogóle nie. A tutaj trzeba oceniać. Trzeba się bawić, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No bo przekonałem się, że im bardziej się bawimy, im luźniej i swobodniej rysujemy, tym częściej wychodzi, a im bardziej się przejmujemy, to tym częściej nie wychodzi. No i zobaczcie, dwa rysunki, zupełnie co innego, ale obydwa liski słodkie, ciężko by mi było wybrać tego ulubionego. Jeszcze jednego zwierzaka gdzieś tutaj mam w zanadrzu. No właśnie, może takiego jeżyka oto. Zastanawiam się, czy to jest jeżyk, czy kolczatka, ale wydaje mi się, że jednak młody jeżyk. I taki mały jeżyk będzie idealny do tego, co przed chwilą pokazywałem, czyli do zabawy kreską. Zobaczcie, co tu możemy zrobić. Metoda z kreską jest świetna, pisze Kinga, bardzo się cieszę. Puśćcie rękę swobodnie po papierze. Niech wszystkie kreski skupiają się gdzieś tutaj w kierunku tego, co za chwilę będzie nosem jeżyka. Możemy rozetrzeć gdzieś też dół przecież w ten sposób. Możemy postawić kredkę zupełnie na sztorc. Tak stukać nią o powierzchnię papieru. Cały czas jesteśmy otwarci na to, co przypadkiem się stanie, co przypadkiem wyjdzie. Teraz można wziąć brązową kredkę albo czarną. No, tu jeszcze uszko ma takie fajne. Uszko można na przykład rozetrzeć palcem po prostu. To jest takie wyczarowywanie szkiców i rysunków. Dosłownie. Kilka kresek, kilka kropek i gdzieś z papieru wyłania się jeżyk. Ja nawet nie będę tutaj go kończył, dopracowywał gdzieś z tyłu. Niech on wyłania się z papieru dosłownie ku nam. Można wziąć węgiel i węglem dodać trochę cienia.
Na przykład tak. No i jeszcze wąsiki oczywiście teraz. Tak jest, kilka kresek i pojawia się rysunek. Cieszę się, że metoda Wam się podoba. Jak widzicie, przez takie bawienie się kreską i przypadkiem w dużej mierze, naprawdę ciekawe rzeczy można zrobić. Bardzo pomaga w tym właśnie brązowy papier. Brązowy, szary, a może być też kolorowy papier, tak naprawdę każdy będzie dobry. Bardzo się cieszę. Dziękuję Pani Danuto za miłe słowa. Zapraszam na nasze zajęcia codziennie o 10, o 19. No to jeszcze na koniec mopsik mały. Mopsik mały czeka. Aby został naszkicowany. Jakże można odmówić takiej mordce? Jak takiego mopsika zacząć? No, metod jest tyle, że ciężko zdecydować. Tak mnie kusi, żeby zacząć od dużej białej kulki, którą jeszcze rozetrzemy trochę ręką i wyczarujemy z tej kulki mopsika. Bardzo, bardzo życzę powodzenia Pani Danucie. Najważniejsze to zacząć. Nawet od zera przeważnie zaczynamy przecież. Jak ktoś ma grubą kredkę pastelową, to może ją bokiem przyłożyć i po prostu bokiem nanieść ślady. A ja tutaj mam chyba taką też. Proszę bardzo, można przyłożyć kredkę bokiem. Zobaczcie, zrobimy kulkę na początek, która będzie brzuszkiem. Druga kulka to będzie głowa. Gdzieś tutaj dwoma pociągnięciami zasugerujemy nóżkę jedną i nóżkę drugą. Z mocniejszym naciskiem na łapce. Jak mocniej przyciśniemy na łapce, zobaczcie, to ona będzie sprawiała wrażenie, jakby była wygięta w naszą stronę, jakby spoczywała na ziemi, krótko mówiąc. O, właśnie w ten sposób. To ja mam jeszcze taki teraz pomysł na uszka, aby hop, jaśniejszy pasek, jaśniejszy, jaśniejsze kreseczki. Proszę bardzo, głowa troszkę bardziej płaska. Już poczekam, poczekam, bo pewnie wielu z Was rysuje, żebyście nie musieli się spieszyć. Zacząłem od dużej kulki. Nawet tę kulkę teraz gdzieś tam można rozetrzeć, jak chcemy. Zaraz tutaj wyczarujemy
Wyczarujemy główkę, oczy, nosek. Serdecznie panią Gabrielę pozdrawiam. Bardzo, bardzo się cieszę, że miło się pani z nami rysuje. Zobaczcie, można teraz gumką gdzieś podmazywać to roztarcie. Widzicie, już się tutaj zaczyna sugerować tylna łapka. Możemy tutaj troszkę podmazać pod uszkiem. O, to jest dobry pomysł. Pokażę wam, jak na razie za pomocą samych wymazań gumką tego mopsika już zacząć wywoływać z papieru. Zobaczcie, już się przyciemniło uszko. Teraz by się nos przydał. On jest tak na wysokości, no gdzieś tu można sobie palcem zawsze, zobaczcie, nawet palcem można ten nohal wyznaczyć, bo mam brudny palec z węgla z poprzedniego rysunku. Zobaczcie, czary mary, czary mary. Teraz trochę gumki jednak się przyda, żeby domazać się do papieru. No i co? I pojawia się piesek. Teraz można wziąć kredkę. Dodać tylko kilka linii, kilka kresek dosłownie. I jest piesek. Tak właśnie można sobie wyczarowywać rysunki z papieru. Pod oczkami plamki. Kilka kresek i kropeczek. Na przykład pazurki na łapach. Gdzieś tam jeszcze ogonek ma. Krótki, ale gdzieś tam jest sobie z tyłu.
Można też przyjąć sobie taką metodę i zasadę, że rysujemy najmniejszą ilością dotknięć. Słuchajcie, najmniejsza ilość dotknięć papieru. Możecie sobie zrobić taką próbę, taki eksperyment. Zobaczcie, że wtedy najfajniejsze rysunki powstają. Kilka kresek i jest piesek. Raz jeszcze powtórzę to znane. Słowie. Bardzo się cieszę, że podoba Wam się takie rysowanie. Bardzo polecam i zachęcam i gorąco zapraszam do takich właśnie eksperymentów z przypadkiem, bo tutaj więcej jest przypadku tak naprawdę niż tego, co zamierzone, ale ten przypadek oczywiście z czasem uczymy się wykorzystywać, kontrolować, bo wiemy mniej więcej, co wyjdzie, co się stanie. Moi drodzy, bardzo, bardzo pięknie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Wyślijcie Wasze prace, wszystkie zobaczymy. Ja, Daria, Pola. No i życzę Wam dobrego szkicowania z takim właśnie czarowaniem na papierze. Rozejrzyjcie się w koło. Jeżeli macie zwierzaka, to koniecznie polecam go szkicować, bo to jest zawsze świetny temat do rysowania, ale w tej technice można rysować i szkicować wszystko, także ludzi. Jak widzicie, kilka kredek, brązowy papier i dużo zabawy. Dużo zabawy, a wtedy rysuje się naprawdę, naprawdę samo. Takie rysowanie, szkicowanie z wykorzystaniem przypadku można by nazwać takimi zaczarowanymi rysunkami. Rysunkami, które pojawiają się same na papierze. Z mojego doświadczenia wynika, że to jest w ogóle najlepsza metoda i w rysunku, i w malarstwie, kiedy coś prawie samo się pojawia, kiedy coś wydobywamy z papieru. Miłego, pięknego dnia dla Was. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Przepraszam za początek i za to, że ta transmisja się opóźniła z przyczyn technicznych. No i zapraszam o 19:00. Już wszystko powinno być w porządku i równiutko o 19:00 wystartujemy. Miłego dnia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa. Aha.